Cześć! Dzisiaj lecimy z następną częścią filmu odnośnie CitizenCon 2022. Opowiemy sobie trochę o nowych misjach i podziemnych bazach, więc jeżeli temat Star Citizen Cię interesuje, to zapraszam do oglądania. Tradycyjnie, jeżeli jesteś nowy lub nowa i nie posiadasz jeszcze konta na stronie Star Citizen, to w opisie znajdziesz link rejestracyjny, który zapewni Ci na start 5000 waluty w grze. Okej, więc zaczynamy. Na dzień dzisiejszy większość misji opiera się na jednym celu, który mamy wykonać, na przykład dostarczyć paczkę, wyczyścić bunkier ze złych ludzi z gangu, zestrzelić wrogi statek w zaplanowanym miejscu, odszukać zaginiony przedmiot lub sprawdzić, co stało się z załogą rozbitego statku. Mamy również kilka misji, które są bardziej rozbudowane, w których mamy do wykonania kilka celów naraz. Zespół projektantów Star Citizen oczywiście chce nadal rozwijać tego typu misje w grze, ale jak powiedział jeden z twórców, chcemy również stworzyć misje, które będą stawiać gracza w roli detektywa, a sam gracz podejmie decyzję, czy posiada wystarczającą ilość informacji, aby zakończyć misję dochodzeniową. Od tego, jak dobrze gracz wykona misję, będzie również zależeć wysokość jego zapłaty, coś na wzór misji PA Wanted, którą mamy aktualnie w grze w zakładce Personal. Dodatkowo dostaniemy również różnego rodzaju puzzle na terenie misji, datapady do hakowania, terminale do otworzenia i postacie do przeszukania. Twórcy zaznaczyli, że będą również różne sposoby pozyskania informacji w przyszłości, będziemy mogli je znaleźć, kupić, zastrzelić postać niezależną i zgrać dane z jego mobiglasa, a nawet za pomocą medgun odczytać informacje o tym, jak dana postać zginęła i tak dalej. Wszystko to ma sprawić, że misje będą bardziej interesujące dla gracza, a przebieg misji nie będzie zawsze identyczny. Gra w dynamiczny sposób będzie nas informować o statusie naszych poczynań. Zdaniem twórców największym wyzwaniem, z jakim muszą się zmierzyć, jest samo tworzenie ciekawych, spójnych historii oraz przygotowywanie dla gracza intuicyjnych przestrzeni, które pokierują graczem w odpowiedni sposób, nie zdradzając przy tym rozwiązania zagadki, więc jak widzicie, misje w Star Citizen będą dość mocno się rozwijać, a teraz przejdźmy do tematu podziemnych lokacji. Jeden z dyrektorów artystycznych zaczął swój panel od przybliżenia nam, czym są dzisiejsze bunkry, które mam aktualnie w grze i w jakim celu powstały. Zdaniem twórców, bunkry te były zbudowane pod walkę PvE na krótki czas i miały zapewnić nam zabawę na około godzinę. CIG postanowiło całkowicie przerobić aktualne bunkry w kompleksowe, organicznie wyglądające placówki, pasujące do krajobrazów, w którym się mają znajdować, z wieloma piętrami. Placówki te będą na tyle duże, że posiadają nawet własne hangary. Placówka, którą nam pokazali na przebitkę, to placówka średniego rozmiaru. CIG chce zbudować całe podziemne fabryki, które mają nam dostarczyć dość sporą ilość rozgrywki. Twórca zaznaczył, że chcą, aby gracze czuli się jak w prawdziwej podziemnej placówce produkcyjnej, w której są produkowane np. statki, broń i tak dalej. Gracze będą mogli również korzystać z tego typu placówek do handlu, którego mechanika również całkowicie zmieni się za jakiś czas. Więc jak powiedział twórca, nie będą to tylko areny do strzelania się z postaciami niezależnymi, ale takie miasta, tylko trochę mniejsze, z landing padami na górze, wcześniej wymienionymi hangarami oraz wjazdami podziemnymi dla pojazdów naziemnych. Na prezentacji mogliśmy również zobaczyć, jak te placówki będą wyglądać w środku. Na jednej z prac koncepcyjnych widzimy coś w stylu holu, gdzie poruszają się pracownicy, personel, goście i tak dalej. Miejsca takie jak to zostały nazwane przez dewelopera strefą pierwszą. Placówki mają posiadać sieć wind, które dowiozą nas na odpowiednie piętro i strefę, a same strefy przemysłowe nazwane są tutaj strefami 2. Twórca dodał również, że trwają prace nad wieloma pomysłami. Jeden z nich to uczynienie z wind małych placów zabaw dla graczy. Na jednej z innych prac koncepcyjnych twórca pokazał nam dużą windę z pokojem kontroli i dodał, że w przyszłości powstaną inne warianty tego typu baz. Twórca powiedział również, że zależy im na tym, aby gracze mogli przemieszczać się po bazach według własnego uznania. Baza ma być wyposażona w drogowskazy, które będą nas prowadzić do stref takich jak cargo, mining, processing, technical i tak dalej. I płynnie przechodzimy do tak zwanych stref 3, czyli przemysłowych miejsc pracy. Jak powiedział twórca, są to miejsca, jakich jeszcze nie widzieliśmy nigdzie wcześniej w Star Citizen. Mają być to strefy o charakterze całkowicie industrialnym, gdzie będziemy mogli eksplorować je za pomocą pojazdów, również wertykalnie, korzystając z wind przewidzianych również dla pojazdów. A gracze dostaną łamigłówki typu jak zabrać cargo z punktu A do punktu, gdzie znajduje się nasz statek, co ma stworzyć bardziej interesującą rozgrywkę związaną z handlem w przyszłości. Twórca w dalszej części pokazał nam
tam również średnie oraz małe korytarze, punkt odpraw, małe kantyny, pokój z mapą, całkiem ciekawe pokoje tematyczne, takie jak pomieszczenia przetwarzania, wodne serwerownie z mechaniką, która pozwala nam dostać się do nich za pomocą odpowiedniego przycisku, który wysunie je z wody, i inne pomieszczenia, które znajdują się w podziemnych placówkach. Strefami 4 zostały nazwane przez twórców lokacje organiczne, takie jak wydrążone korytarze w skale, podziemne ulice, jaskinie, podziemne rzeki z wodą lub lawą, więc jak widzicie, bunkry zmienią się nie do poznania, a to na razie wszystko w tej części. Zostawiam was z resztą przebitek z podziemnych baz. Do następnego, cześć!